Dziś zajmiemy się opisem możliwego incydentu wiatrowego, który nastąpi nocą z piątku na sobotę, w sobotę oraz nocą z soboty na niedzielę. Zapraszam. Jednak zanim to nastąpi, chciałbym Wam przedstawić aplikację Monitor Bush, którą wiele z, wielu z Was na pewno zna, oraz w każdym odcinku będę omawiał jedną funkcję tej aplikacji, żebyście mogli dokładniej. Ją zrozumieć. Główną ideą aplikacji Monitor Burz jest ostrzeganie przed burzami, przed burzami w naszej okolicy, ale ona ma też wiele innych funkcji. Jedną z nich jest pokazywanie prognozy pogody wytyczanej przez sieć obserwatorów burz i jest to spotykane szczególnie w. W miesiącach letnich, kiedy występują burze, możemy zapoznać się z daną prognozą, zobaczyć, które strefy tej prognozy nad, nad jakim obszarem występują, i dokładnie dla każdej strefy przeczytać materiał, czyli przeczytać prognozę. Jest to bardzo dobre rozwiązanie. Zapraszam do przetestowania. Teraz wracamy do materiału. Mimo, że sobota była dość pochmurna i deszczowa, praktycznie w całej Polsce, to niedziela. Jawiła się już zdecydowanie lepiej rozpogodzenia w Polsce Wschodniej, w Polsce Północnej. De, też myśl, ja tutaj fotografowałem, natomiast jedno ze zdjęć naszych obserwatorów. Piękny zachód słońca z chmurami piętra wysokiego oraz piętra średniego. Tam gdzieś dalej w oddali też widoczne są góry. Fantastyczny to był dzień, a teraz zobaczmy co będzie w kolejnych dniach. Momencie nad Europą Środkową nadal mamy układ Omega. Jest to specyficzny układ wyży, które powodują odcięcie drogi niżom atlantyckim, które nie mogą dostać się do Europy Środkowej, i Europy Wschodniej, przez co m.in. nad Polską mamy pogodę stabilną, bez większych opadów, ale od zachodu, z Atlantyku pompowane jest powietrze, które zawiera. Co prawda temperatura jest wyższa niż powinna być w lutym, bo powyżej zera. Natomiast to powietrze zawiera dość dużą ilość wilgoci. To powoduje, że praktycznie nad całą Polską mamy zawieszone chmury piętra niskiego. To też widać tutaj na tej mapie, te żółte zachmurzenie to są właśnie chmury piętra niskiego, które powodują, że słońce do ziemi nie dociera. Jest taka pogoda zgniła, typowy zgniły wyż. Ale to co widzimy jeszcze na tym zdjęciu po lewej stronie na wschodnich wybrzeżach przy wschodnich wybrzeżach Stanów Zjednoczonych utworzył się niż, niż, który cały czas się umacnia i ten niż rozpoczyna wędrówkę w kierunku e, Europy poprzez Ocean Atlantycki. Z strzałkami zaznaczyłem kierunki, w których może podążać i teraz w zależności od trajektorii, od kierunku w sumie kierunek ma podobny, ale od trajektorii tego poruszania się będzie zależała pogoda w Polsce, a przede wszystkim wiatr, gdzie powieje mocniej, gdzie powieje naprawdę mocno. To wszystko od tego zależy. Według pierwszego scenariuszu nisztan będzie wędrował przez Szkocję, południe, Szwecji i północny Bałtyk w kierunku Estonii, a następnie Rosji. W takim wariancie ośrodek niskiego ciśnienia będzie poza granicami Polski, to dość, dość daleko poza granicami Polski. System frontów atmosferycznych przemieści się przez Polskę, będą opady. Lokalnie te opady będą dość silne, natomiast wiatr powinien być słabszy, silny powinien być. Na wybrzeżu oraz w Polsce Północno-Zachodniej do 70-80 km na godzinę. Na pozostałym obszarze powinien być słabszy do 60-70 km na godzinę. To jest wariant pierwszy. Wariant drugi natomiast mówi, że ten niż przemieści się na, przez Wielką Brytanię, następnie przez Danię i zanurkuje niejako w kierunku. Białorusi poprzez Polskę Wschodnią. Wtedy mielibyśmy centrum tego niżu praktycznie nad naszym krajem, nad krańcami północno-wschodnimi, a po jego zachodniej oraz południowej stronie będziemy mieli strefy z silnymi porywami wiatru, i te, te porywy będą wtedy zdecydowanie silniejsze na wybrzeżu w Polsce Zachodniej, następnie w Polsce Południowej. Wiatr powiałby lokalnie do 80 bądź 90 km na godzinę, na samym wybrzeżu do 100 km na godzinę. Jest to wariant zdecydowanie bardziej pesymistyczny i nie, mo nie można go niestety wykluczyć. Modele numeryczne raz tonują porywy wiatru, raz te porywy podkręcają. Model CMWF w wysokiej rozdzielczości pokazuje nam najsilniejsze porywy wiatru na wybrzeżu oraz nad Bałtykiem do 110 km na godzinę, następnie w Polsce zachodniej i centralnej. Tam porywy będą już słabsze, bo do 80-85 km na godzinę, jednak nadal sytuacja będzie dość niebezpieczna i ten model pokazuje na tą chwilę nurkowanie tego niżu w okolicach Polski północno-wschodniej, krańców Polski północno-wschodniej. Amerykański model GFS pokazuje sytuację dość podobną, aczkolwiek wypycha ten, niż bardziej w kierunku wschodnim, nad Białoruś i znów porywy wiatru, e, najsilniejsze na wybrzeżu do 90-95 km, następnie Polska północno-zachodnia, zachodnia, centralna, południowo-wschodnia, wschodnia, generalnie cała Polska e, będzie tutaj pod. E, będzie tutaj miała silne pory wiatru według tego modelu. Czy tak się stanie? Trudno powiedzieć. Ten nisz jest nadal za daleko, aczkolwiek warto też wziąć to pod uwagę. No i zerknijmy sobie na wykres temperatury na kolejne dni. Nas najbardziej będzie interesował od okres czasu od 17 do 19 lutego, czyli piątek, sobota, niedziela. I widzimy na tym wykresie dwie Strzałki, strzałka skierowana w górę. Ja tutaj zaznaczyłem moment przejścia tego niżu na północ od Polski i przejścia frontów atmosferycznych. Widać to będzie po temperaturze, bo przed 17 lutego mamy sytuację, kiedy w dzień temperatury wzrastają powyżej 4-5 stopni Celsjusza. To jest dla Warszawy. Przypomnę. W nocy spadają do 0 bądź do minus 1. Jednego stopnia. Potem nastąpi właśnie po 17 sytuacja, w którym temperatura wzrośnie do 6-7 stopni Celsjusza i ona praktycznie się utrzyma w nocy, nocą z piątku na sobotę oraz w sobotę. Następnie pojawi się spadek. Wtedy też pojawią się też opady deszczu, które tutaj modele różnie rozkładają, ale one na pewno będą występować, co zaznaczyliśmy strzałką skierowaną w kierunku dolnym. Tam mamy wykres opadów deszczu. I jeśli chodzi o temperatury, to tu sytuacja jest w miarę wyklarowana, a więc już w piątek wieczorem od zachodu zacznie wkraczać strefa cieplejszego powietrza. Temperatury zaczną wzrastać do 8, 9 bądź nawet 10 stopni Celsjusza, i ta strefa bardzo szybko będzie przemieszczać się wraz z opadami i tym silnym wiatrem w kierunku wschodnim oraz z odchyleniem tutaj na południowy wschód. No i już w sobotę w godzinach porannych ta strefa zostanie praktycznie zepchnięta nad Podkarpacie i województwo lubelskie, a następnie wypchnięto z terytorium Polski, a w Polsce temperatury spadną nie bardzo, bo do 4-5 stopni, ale chciałem Wam pokazać tutaj właśnie tę ten, 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 strefę cieplejszej masy powietrza tutaj między tymi frontami. Jeszcze trochę dni mamy do piątku, soboty, i na niedzieli, dlatego musimy obserwować sytuację, obserwować to, co się dzieje na Atlantyku i wyliczyć. Dzięki temu będziemy mogli, gdzie ten niż będzie się przemieszczał i jaka sytuacja będzie w Polsce w sobotę. Pozdrawiam.